Wygodne życie, trochę mówiąc kolokwialnie, zamula tak naprawdę. Sukces jest trochę też taką pigułką nasenną, jak mówił Ingvar Kamprad, twórca sieci IKEA. Nie ma porażek, są tylko lekcje. Dzisiaj posiadać marzenie, to w jakim stopniu jest to wyzwanie? Lepiej być szczęśliwym niż mieć rację. Bardzo często zmieniamy się pod wpływem desperacji. Takie drobne słowa, chociażby jak muszę, trzeba, powinienem, zamienione na chcę, realizuję, potrzebuję, dają według mnie trochę takiej większej mocy do działania. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową. Angelika Wielgus-Lach, zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jeżeli nie do końca jesteście zadowoleni ze swojego życia i chcielibyście je zmienić, ale nie wiecie jak, to zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Podpowiemy Wam, od czego zacząć ten proces. Będzie też o tym, jak być szczęśliwym człowiekiem. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jackiem Walkiewiczem, psychologiem, mówcą inspiracyjnym i motywacyjnym. Partnerem technologicznym dostarczającym sprzęt jest Amso.pl. Na początku, panie Jacku, chciałabym zapytać, czy sprzedał pan już swojego kampera? Kampera sprzedałem po 5 latach podróżowania po Europie, dlatego że on jest dosyć ciasny i do takiego stacjonarnego przebywania na kempingu mało wygodny. W związku z tym po 5 latach kupiliśmy przyczepę kempingową. Jeśli chodzi o to marzenie, dlaczego ono było takie wielkie i takie niezwykłe, to po pierwsze dlatego, że trudne do realizacji wcześniej, bo dosyć kosztowne. Po drugie, czekałem na nie ze 28 lat. Kupiłem kampera mając lat 48, a takie pomysły o takim czymś na kółkach, o domku na kółkach, miałem już mając lat 20. Dlaczego pana zdaniem warto spełniać marzenia? Pytanie, dlaczego warto spełniać marzenia, można by odwrócić, zadać pytanie, dlaczego nie spełniać. Marzenia są czymś wyjątkowym w naszym życiu. Nie są z kategorii prozy życia. Ta codzienność, czyli wszystko to, co robimy na co dzień, co musimy robić tak naprawdę, wypełnia nasze życie i do marzeń też tak naprawdę prowadzi droga przez codzienność. A marzenia są czymś takim odświętnym, czymś takim wyjątkowym, uroczystym. Moje pokolenie oczywiście dobrze pamięta czasy, kiedy nic nie było i wtedy wszystko było wielkim marzeniem, nawet banany czy pomarańcze. Dzisiaj pewnie trochę trudniej marzyć, ponieważ wszystko jest i nawet nasza proza życia często jest bardzo atrakcyjna. W związku z tym dzisiaj posiadać marzenie, to w jakim stopniu jest to wyzwanie? No i właśnie, dlaczego pana zdaniem ludzie nie chcą marzyć? Ja nie wiem, czy ludzie nie chcą marzyć. Ja myślę, że ludzie nie uczą się tego, że można marzyć, że warto marzyć i jak marzyć. Dzisiaj jest też trochę książek na ten temat. Można robić różne mapy marzeń, które w tych książkach są opisywane, czyli do marzeń wręcz takie podejście pojawiło się naukowe, jak je realizować i jak podejść do nich tak, żeby były jak najszybciej, najskuteczniej zrealizowane. Natomiast myślę, że nikt nam o tym nie mówi po prostu i jak jesteśmy dziećmi, to nie wychowujemy się w takim duchu, że kiedyś zrealizujemy swoje marzenia z dzieciństwa. Nawet jeżeli je mamy, to często słyszymy, żebyśmy nie fantazjowali i żebyśmy zeszli na ziemię tak naprawdę i zajęli się czymś konkretnym, a najlepiej nauką i szkołą. W związku z tym nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby potem w dorosłym życiu realizować swoje marzenia, aczkolwiek to też się zmienia. I myślę, że dzisiaj już młodzi ludzie mają większą świadomość tego, że warto je mieć i warto je spełniać. Z marzeniami, moim zdaniem, ściśle wiąże się pojęcie szczęścia. Jakie są pana sposoby na bycie szczęśliwym? Bo w wielu wywiadach mówi pan o tym, że lepiej być szczęśliwym niż mieć rację. Lepiej być szczęśliwym niż mieć rację, absolutnie, ponieważ racje wymagają obrony i to wymaga wysiłku, trudu i czasami wchodzenia w konflikty z innymi. Natomiast szczęście to jest kwestia definicji. Oczywiście każdy powie, że każdy ma swoją definicję, ja też taką mam. Szczęście to chcieć to, co się ma, czyli umieć akceptować ten stan, w którym dzisiaj jesteśmy, ten stan posiadania, ten stan ducha, emocji, czyli tak naprawdę akceptować rzeczywistość. Jeżeli tak spojrzymy z tej perspektywy na szczęście, to w zasadzie nic do bycia szczęśliwym nie jest potrzebne, poza tym, że uczymy się być tu i teraz tak naprawdę. Ta filozofia tu i teraz pomaga być szczęśliwym. I a propos tego, o czym pan wspomniał, często nam się zdarza, że nie doceniamy tego, co mamy, nie cieszymy się z tego, co mamy, a zazdrościmy innym, zamiast być zadowolonym z tego, co tu i teraz. Ja myślę, że bardzo często mamy takie poczucie, że ta słynna trawa u sąsiada jest bardziej zielona niż u nas i że ta kolejka na stacji benzynowej do dystrybutora obok idzie szybciej niż u nas, czy na bramkach na autostradzie ten rząd obok samochodu się szybciej przesuwa, czyli że wszyscy poza nami mają lepiej tak naprawdę.
Jest jakaś umiejętność, której trzeba się nauczyć i akceptować tą rzeczywistość, którą mamy, ale też pewnie odnosić się do tego, co było wcześniej, umieć porównywać tak naprawdę, umieć spojrzeć na swoje życie z takiej szerszej perspektywy i zobaczyć, że jakiś progres w naszym życiu bardzo często jest i to, co mieliśmy kiedyś, co mamy teraz, albo to, jak patrzyliśmy na świat, co wiedzieliśmy, a co wiemy teraz, bardzo się różni. Czyli tak naprawdę, jeżeli porównujemy się do innych, no to rodzi to w nas pewne poczucie być może zazdrości albo dyskomfortu, ale jeżeli porównujemy się do siebie i do siebie sprzed lat, no to widzimy, że jednak nasze życie się zmienia i w większości jednak zmienia się na lepsze. Mam nadzieję, że po naszej rozmowie ludzie będą chcieli być szczęśliwi, zmienić swoje życie, poprawić jego komfort. No i właśnie, od czego warto rozpocząć te zmiany? No to jest trudne pytanie, od tego, co nam najbardziej uwiera, bo mówi się, że zmieniamy się pod wpływem inspiracji, ale bardzo często zmieniamy się pod wpływem desperacji. Bardzo często zmieniamy się wtedy, kiedy już wszystko nam się wydaje pozbawione sensu i chcemy jak najszybciej rozpocząć coś nowego. Bardzo często jest tak, że to jest jakiś przypadek, kogoś spotykamy po drodze, ktoś nas inspiruje do nowych rozwiązań, do nowych pasji, do nowej pracy. Potem są jeszcze jakieś takie dziwne zbiegi okoliczności, bardzo często jakieś informacje do nas trafiają, które właśnie wiążą się z tym tematem, który nas interesuje, albo z nową pracą, albo z nowym miejscem zamieszkania, albo z czymkolwiek, co gdzieś nam tam po głowie chodzi. A potem jeszcze czasami jest taki impuls od osoby, którą byśmy nazwali przyjacielem, od bliskiej często osoby, a być może też od przypadkowej, która po prostu w którymś momencie z nami rozmawiając mówi, no to po prostu zrób, jeżeli masz takie marzenie, jeżeli masz taką potrzebę, to po prostu zrób, nie ma co czekać. I czasami się wydaje, że to jedno zdanie jest tym właśnie zamykającym proces uruchomienia zmian w naszym życiu, ale bardzo często jednak to jest takie tajemnicze wydarzenie, że nagle coś czujemy, nagle mamy takie poczucie, że to jest właśnie właściwy moment, to jest właśnie ten czas i my właśnie teraz chcemy coś zmienić i robimy ten krok do przodu. Każdy na pewno przeżywa to na swój sposób i każdy ma taką swoją indywidualną drogę do zmian. A jaką rolę odgrywa ryzyko w kwestii zmieniania życia? No powiedziałbym, że ryzyko równa się życie tak naprawdę, że to jest kwintesencja naszego życia, czyli wychodzenie z tej sfery, w której jest wygodnie i komfortowo. Od małego dziecka, kiedy zaczynamy chodzić po mieszkaniu, przemieszczać się, obijać się o meble i bawić się tak naprawdę tym rozpoznawaniem i poznawaniem świata coraz dalej, coraz dalej. W związku z tym przez całe życie nam towarzyszy i unikanie ryzyka oczywiście jest chyba niemożliwe, aczkolwiek możemy starać się jak najbardziej ograniczyć, ale wtedy też ograniczamy możliwości, które nam daje życie i jak niektórzy mówią, no risk no fun, nie ma tak naprawdę radości z sytuacji, kiedy nie ponosimy jakiegoś ryzyka. Oczywiście są granice ryzyka i granice bezpieczeństwa. Ja mówię tutaj o przesuwaniu granic ryzyka, nie mówię o bezpieczeństwie. W związku z tym nie wszystkie marzenia są warte realizacji, bo niektóre być może są szalone na tyle, że są bardzo niebezpieczne. Ale ludzie, jak widać na przykładzie wielu osób, przesuwają te granice i robią rzeczy naprawdę niemożliwe, czasami płacąc największą cenę, czyli cenę życia, ale inni śmiałkowie podążają dalej i myślę, że człowiek jest istotą nie do zatrzymania. Także te granice, które przekraczamy, sami sobie gdzieś tam wyznaczamy. Panie Jacku, myślę, że warto też wspomnieć o zmianie słownictwa, jak już mówimy o zmianie życia. Pan o tym mówił podczas swojego wystąpienia na TEDxie. Lubię mówić o tym, że zmieniając słownictwo zmieniamy swoje życie, bo tak naprawdę opisujemy trochę inaczej rzeczywistość, która nas otacza. W związku z tym, jeżeli mówimy zrobiłem, to przypisujemy sobie sprawstwo, jeżeli mówimy udało się, no to tak naprawdę zdajemy się na jakiś przypadek. Takie drobne słowa, chociażby jak muszę, trzeba, powinienem, zamienione na chcę, realizuję, potrzebuję, dają według mnie trochę takiej większej mocy do działania. W związku z tym rzeczywiście zmiany można zacząć od takiego poczucia, że jest się sprawcą swojego życia, kreatorem, reżyserem, a nie ofiarą, której życie się przydarza, tak? Czyli takie spojrzenie z perspektywy wydarzyło się jest mniej według mnie inspirujące, mniej motywujące niż podejście odważnego człowieka, który ma poczucie to ja robię, to ja decyduję, to ja wybieram. A gdy jest nam wygodnie, gdy jesteśmy w naszej strefie komfortu, to czy mamy szansę na zmianę życia? Wygodne życie trochę mówiąc kolokwialnie zamula tak naprawdę. Sukces jest trochę też taką pigułką nasenną, jak mówił Ingvar Kamprad, twórca sieci IKEA. I ja się pod tym podpisuję, że w takiej sytuacji, kiedy wszystko jest przyjemne i
nie mamy bodźca do zmiany, rzeczywiście trudno się z tego wyrwać. Dlatego myślę, że w większości jednak zmieniamy się w sytuacji, kiedy stajemy przed trudnym wyborem, którego nie ma tak naprawdę, bo albo się zmienimy, albo w jakimś stopniu nasze życie będzie trudne do zniesienia. Tak? Czyli ta desperacja według mnie chyba jest silniejszym bodźcem do działania niż inspiracja, że można coś w życiu zmienić. A strach, który może się pojawić podczas zmiany naszego życia, czy on może okazać się dobrym doradcą? Mówi się, że strach nigdy nie jest dobrym doradcą, ale on towarzyszy nam zawsze tak naprawdę, bo po pierwsze jest nam potrzebny, bo chroni nas przed różnymi sytuacjami, pozwala nam zorientować się, że coś nam zagraża. Oczywiście strach ma wielkie oczy, jak się mówi, w związku z tym w takich codziennych sytuacjach my rzadko kiedy spotykamy się z takim prawdziwym strachem, czy prawdziwymi źródłami strachu, które mogą być niebezpieczne. Tak? No, nie spotykamy lwów na ulicy, nie ma też takich zagrażających sytuacji każdego dnia, aczkolwiek możemy sobie bardzo dużo rzeczy wyobrazić i myślę, że większość rzeczy to właśnie jest kwestia naszej wyobraźni, czy nasza wyobraźnia idzie w stronę pozytywną i widzi nas w rozwiązaniach, które nam sprzyjają, czy tak naprawdę mamy takie czarnowidztwo. Widzimy siebie w sytuacjach przegranej, w sytuacjach, kiedy coś nam nie wychodzi, kiedy ponosimy klęskę. W związku z tym to też kwestia naszych myśli i tego, jak tymi myślami zarządzamy. Bardzo często trochę za bardzo one zarządzają nami tak naprawdę. A jak można sobie poradzić z niepowodzeniami, o których Pan wspomniał? Wiele osób ponosi porażki i nie za bardzo wie, jak przekuć je w sukces. To też kwestia słownictwa, bo można powiedzieć, że nie ma porażek, są tylko lekcje. Są tylko sytuacje, w których uczymy się czegoś nowego. Że czasami zwyciężamy, a czasami się uczymy po prostu. I te momenty, kiedy się uczymy, są według specjalistów od rozwoju osobistego najcenniejsze tak naprawdę, bo tylko wtedy się uczymy, kiedy musimy się zmierzyć z jakimiś trudnościami. W związku z tym, jeżeli podchodzimy do tego bez takiej negatywnej oceny, czyli traktujemy to jako jedną z wielu sytuacji w życiu, taka sytuacja zdarza się na każdym etapie życia i każdemu tak naprawdę, że musi się czasami zmierzyć z brakiem swojej osobistej skuteczności. Ale zadając sobie pytanie i mając jakąś refleksję, z czego wynika brak mojej skuteczności, możemy przejść o krok dalej i tak naprawdę nauczyć się czegoś nowego. W związku z tym można by powiedzieć, że rzeczywiście to są tylko lekcje, a słowo porażka jest na tyle negatywne, że można by je mniej używać w swoim codziennym życiu. Panie Jacku, Pana zdaniem, jakie osoby odnoszą sukces? Jakimi cechami się one charakteryzują? To trudne pytanie, jakie osoby odnoszą sukces, czyli co ich charakteryzuje i co mają, bo trzeba by odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest sukces tak naprawdę, bo my sukces bardzo różnie definiujemy. I bardzo różnie sobie go wyobrażamy. Oczywiście najczęściej wyobrażamy sobie tych ludzi w pięknych domach, podróżujących po świecie, elegancko ubranych, w bardzo dobrych samochodach. Powiedziałbym, że trzeba by spytać te osoby, czy czują się ludźmi sukcesu i czy rzeczywiście im to dało takie poczucie siły i czują się spokojne też, bo dla mnie największym sukcesem jest osiągnięcie takiego stanu, kiedy człowiek z tego wszystkiego, co ma, się cieszy i wewnętrznie jest uspokojony, nie martwi się o to, co będzie dalej, czyli sukces go w jakimś stopniu wzmacnia. Myślę, że jest wiele takich dróg, które prowadzą, ale jedna to taka, że trzeba wiedzieć, dokąd się zmierza, że sukcesu nie da się osiągnąć bez celów. Ludzie, którzy mają cele i którzy realizują te cele, no są ludźmi sukcesu tak naprawdę, ponieważ zrealizowali to, co założyli. Także pierwszą rzeczą bym powiedział, która wyróżnia ludzi sukcesu, to jest to, że oni mają jakiś cel. Bliski, dalszy, miesięczny, roczny, kwartalny, być może 10-20-letni, ale wiedzą, dokąd zmierzają. Wiedzą, że jest gdzieś miejsce, w którym chcieliby się znaleźć. I myślę, że to jest początek wszystkiego. Natomiast myślę, że niezależnie od tego, jaki mamy rys osobowości, każdy może postawić sobie cel i każdy może go zrealizować. Oczywiście on będzie bardzo indywidualny i droga do niego będzie również bardzo indywidualna. Ale to jest zawsze subiektywne odczucie, czy jestem już człowiekiem sukcesu, czy jeszcze nie? Jak już ten sukces osiągniemy, to jak istotne jest nagradzanie się? Dlaczego istotne jest docenianie? No, dlatego, że to jest bardzo ważne przeżycie w życiu, kiedy człowiek się dobrze czuje ze sobą tak naprawdę, z tym, co zrobił. Czuje się w jakimś stopniu spełniony, nagrodzony. Tak? Jest to pewien rodzaj nagrody. Jeżeli jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do siebie, to oczywiście skąpimy sobie tego pogratulowania sukcesu,
trochę stajemy się pozbawieni czegoś, co jest bardzo przyjemne w życiu tak naprawdę, taki stan spełnienia. Na pewno czują to sportowcy, na pewno czują to ludzie, którzy biegają maratony i mają gdzieś w sobie to uczucie, które towarzyszy im na samej mecie. Tak jest jakby potwierdzeniem trudu, wysiłku, satysfakcji wynikającej z samodyscypliny, samokontroli, no z tych wszystkich rzeczy, które musieli wykorzystać, żeby ten sukces osiągnąć. W związku z tym wydaje się takie oczywiste, że jeżeli klaszczemy innym, którzy odnoszą sukcesy na arenach sportowych czy artystycznych, to powinniśmy również sobie kibicować i też być dla siebie tak i wyrozumiali i tak wspierający, jak jesteśmy dla innych ludzi. Panie Jacku, pan często mówi, że sukcesu nie odnosi jedna osoba, że za sukcesem danego człowieka stoi sztab ludzi, a często my nie patrzymy na to z tej perspektywy. Kiedy mówimy, że odnieśliśmy sukces, oczywiście rzadko kiedy wymieniamy wszystkich, którzy stali na drodze do tego sukcesu, czyli gdzieś nam tam podawali rękę, podawali tą symboliczną wodę, albo przynajmniej krzyczeli, dasz radę. Ja myślę, że w dzisiejszym świecie bardzo trudno jest powiedzieć, że ktoś doszedł do wszystkiego sam. No, osiągamy pewne rzeczy indywidualnie, ale tak naprawdę bardzo często jest to praca bardzo wielu osób, które się po drodze gdzieś pojawiły. Również tych, którzy nas przygotowali do życia, naszych rodziców, naszych nauczycieli, wszystkich tych, którzy nas jakoś tam ukształtowali. A potem w codziennym życiu, tak jak w sporcie, start jest indywidualny, ale praca jest zespołowa, czyli są za nami często niewidoczni ludzie, którzy byli bardzo ważni, bo bez nich byśmy do tego miejsca nie doszli. I myślę, że powiedzenie do czego doszedłem sam jest absolutnie nieprawdziwe i warto w sobie mieć też tą wdzięczność do tych, którzy bezimienni, ale gdzieś w naszym życiu się pojawiają i czasami nawet nie mamy świadomości, jak są ważni, ale kiedy się nad tym zastanowimy, to zobaczymy, że no, nie ma sukcesu bez pracy, współpracy innych ludzi i bez korzystania tak naprawdę z wiedzy, know-how, wsparcia tych osób, które w naszym życiu się pojawiają i o których byśmy mogli powiedzieć pewnie, że w jakimś stopniu są to nasi nauczyciele czy mistrzowie. Jeżeli chcesz dostawać informacje o nowych filmach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. To pozwoli nam zwiększyć zasięgi, a jeśli spodoba Ci się film, to liczymy na lajka i komentarz pod rozmową.